Przyjeżdżając tu w piątek na turniej, na Krasana Wiosennego, pewnie myśleliście o mistrzostwie. Każdy chłopak, każdy dzieciak chce wygrać turniej. Zagraliście naprawdę fajne zawody i za późno się rozkręcili, bo wygrywacie wczoraj ostatni mecz, wygrywacie dzisiaj. Jakby teraz wrócić do tych meczy, coś się przegrali i będąc w tym gazie, dalibyście radę wygrać z tymi przeciwnikami. MVP dzisiejszego meczu, podsumowanie turnieju, przedstaw się i powiedz wszystkim, że masz 12 lat, bo wyglądasz... 11. 11, bo wyglądasz kawał chłopa z siebie, ale 11 na pewno. Dawaj. Dzień dobry, Tymon Wojtaszewski. Na turnieju było dobrze, no ten start nie był najlepszy, bo 3 przegrane pod rząd i następnego dnia przegrana była jedna. Potem się rozkręciliśmy, wygrana po dogrywce i dzisiejsza wygrana to tam z 27 punktów chyba przewagi było około. Co za mecz, dogrywka, serduło chyba biło coraz szybciej, ale wierzyłeś do końca. Ile miałeś w życiu takich meczy z taką końcówką? O, to chyba pierwszy raz, ale z bólem to oglądałem. Takie mecze najlepsze, nie? No, ale z bólem. Z bólem serca normalnie. Jak się nazywasz? Franek Walewicz. A kto wygra finał? Jak myślisz? Słowacy? Prewidza? Czy wygra turniej drużyna Sotmuchowa? Chyba Słowacja. Dobrze gra. U was byli w grupie? Tak, oni... Dlatego na nich stawiasz. Dobry mają bardzo bilans, dobrze grają, dobre mają rzuty, no obstałem na nich. Przedstaw się, ty powiedz o sobie, o turnieju, który ci mecz wyszedł, na czym musisz jeszcze pracować? Ja jestem Patryk Mierzyjewski. Ojeju. Ja jestem Patryk Mierzyjewski. Mecz był, jakby turniej był fajny, no pierwsze mecze to po prostu zbyt duży stres był i było, ciężko było opanować stres, dlatego trochę też nie wychodziło. Teraz na końcu pozdrawiacie, mówicie o swoich marzeniach, o swoich idolach. Możecie powiedzieć, kocham cię mamusiu, możesz pozdrowić dziewczynę, jak ją masz. No proszę, pierwszy zaczynasz. Pozdrawiam moich rodziców, moich dziadków, moich przyjaciół, moją dziewczynę. Kogo jeszcze mogę pozdrowić? Moich kolegów z drużyny, trenera. No wszystkich praktycznie. Ja pozdrawiam też moją całą rodzinę. Moim idolem to jest raczej Michael Jordan, ale no Kobe Bryant też jest super. No pozdrawiam moją całą rodzinę, całą ekipę i oczywiście trenera. Moim idolem też jest Michael Jordan. Pozdrawiam mojego tatę, mamę i całą rodzinę. Ja pozdrawiam całą drużynę, swojego brata, trenera i wszystkich, co to oglądają. Dawajcie okrzyk. Łódzki! Yes! Yes!